CX-5. Ten średniej wielkości SUV Mazdy, będąc dosyć nową propozycją na rynku, ma niełatwe zadanie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy konkurencja na rynku zrobiła się w tym segmencie naprawdę ostra. Mercedes GLK, Nissan Qashqai, Skoda Yeti czy Volkswagen Tiguan. Wnętrze samochodu to kompilacja rozwiązań, które znajdziemy tak w Mazdzie 5, jak i w Mazdzie 3. Warto zwrócić uwagę na sporą liczbę schowków i nietypowe podświetlenie. Trzeba się jednak przyzwyczaić do czarnego wnętrza. Części środkowej można używać jako piątego siedzenia lub złożyć ją do transportu dłuższych przedmiotów. Zgrabny i dynamicznie wystylizowany SUV ma dwa oblicza. Na utwardzonej nawierzchni zachowuje się jak samochód klasy średniej. Nie skacze i nie buja, tak jak ma to miejsce w przypadku wielu samochodów tej klasy. Zachowuje się w ten sposób nawet przy wyższych prędkościach. Kiedy zaś wjedziemy na błotnistą, polną drogę, CX-5 świetnie wybiera nierówności, a spory prześwit zapewnia odpowiednie oddalenie podwozia od podłoża. Mazda CX-5 to spore auto. Mimo to dwulitrowa benzyna nie należy do specjalnie paliwożernych. Około 10 litrów w mieście, biorąc pod uwagę napęd na 4 koła i 160 koni mechanicznych, to wartość akceptowalna. To, co może nam się spodobać w tym samochodzie, to jego elastyczny silnik, dobre zawieszenie i komfort użytkowania. Polecamy również zobaczyć Citroen C4 Picasso oraz Ford B-Max, obszerny test w Eurocar w Gdyni. Oglądaj nas na Facebooku i na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.